Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu informowaliśmy Państwa o zakończeniu prac sejmowych nad zmianą kodeksu karnego i wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowego pojęcia, nowego mechanizmu tak zwanego stalkingu, dzisiaj, czyli uporczywego nękania. Dzisiaj ten przepis wchodzi w życie. Wówczas obiecywaliśmy, że do końca pierwszego półrocza ten przepis wejdzie w życie i właśnie dzisiaj ten przepis w życie wchodzi. Od dnia dzisiejszego każda osoba poddana uporczywemu nękaniu, czy też przez SMS-y, maile, obsceniczne telefony, ale także groźby czy szantaż, podlega ochronie prawnej, a sprawca takiego działania podlega karze. Ja przypomnę, że problem nie jest błahy. W 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło badania. Z badań tych wynika, że stalkingowi w ciągu ostatnich 5 lat było poddanych w Polsce około 3 milionów osób, z czego 80% w ostatnich 5 latach. Naszym zdaniem przepisy te zahamują to zjawisko, podobnie jak to się stało w innych państwach europejskich. Tak jest, proszę Państwa, to nowe, całkowicie nowe przestępstwo, nowy typ przestępstwa wprowadzone do kodeksu karnego. To przestępstwo przeciwko wolności. I od dzisiaj nasza wolność nie będzie naruszana w zakresie stalkingu. Będziemy się czuć bezpieczniej. To przestępstwo posiada swoje dwa typy. Pierwszy, polegający na uporczywym nękaniu. Uporczywym nękaniu skierowanym wobec innej osoby lub osoby jej najbliższej, na przykład dziecku, które prowadzi do uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia prywatności. Na czym to może polegać? Na przykład na przebywaniu w okolicach domu osoby pokrzywdzonej, na przykład na przebywaniu w jej miejscu pracy, na wysyłaniu korespondencji, także w postaci elektronicznej. W każdym razie zawsze musi tutaj zajść ta przesłanka uporczywości, a więc czynności powtarzalnej, i która prowadzi do obiektywnego wzbudzenia poczucia zagrożenia. To przestępstwo posiada także drugi typ. No, szczególnie ważny w dzisiejszej erze bardzo szybkiego rozwoju różnego rodzaju technologii teleinformatycznych. I stąd też my właśnie podlegając różnym zagrożeniom musimy chronić naszą wolność. I ten drugi typ polega na podszywaniu się pod inną osobę, wykorzystywaniu jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. I w tym wypadku będziemy mieli cały katalog różnego rodzaju działań, o których mówi się potocznie jako cyberstalking, czyli na przykład tworzenie fałszywych kont, podszywając się pod inną osobę w portalach społecznościowych, takich jak nawet popularny Facebook, czy na przykład zakupy w sklepach internetowych przy wykorzystaniu czyichś danych osobowych. Przestępstwo stalkingu, czyli uporczywego nękania, jak nazywamy je w kodeksie karnym, ma także swój typ kwalifikowany. Jak Państwo wiecie też pewnie z badań, które były publicznie dostępne, były publikowane, około 10% pokrzywdzonych osób, które miały styczność z przestępstwem stalkingu, miało myśli samobójcze bądź nawet targnęło się na swoje życie. W tym wypadku zagrożenie karne, o którym powie pan poseł Pal, jest dużo wyższe. Szanowni Państwo, takie praktyczne informacje. Co ma zrobić osoba, która czuje się dotknięta tym przestępstwem? Może złożyć wniosek o ściganie, może to zrobić w każdej jednostce policji, może się zgłosić do prokuratury. Również to prokurator, jeżeli uzna, że sprawa dotyczy ważnego interesu publicznego, może we własnym zakresie z urzędu podjąć takie postępowanie. Natomiast podejmuje zawsze takie postępowanie wtedy, kiedy następstwem stalkingu jest targnięcie się na życie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, ona się kształtuje w zależności od typu przestępstwa. I jeżeli mówimy o tym podstawowym typie,
to ta odpowiedzialność jest do 3 lat pozbawienia wolności. Przy kradzieży tożsamości ta sama odpowiedzialność. Natomiast przy targnięciu się na życie ta odpowiedzialność kształtuje się od roku do 10 lat. Ale trzeba jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć, że sąd ma możliwość wymierzenia innych kar. To może być kara ograniczenia wolności, może być również poprzez mediację orzeczona inna kara, poprzez dobrowolne poddanie się karze. Pamiętajmy również o tym, że istnieje możliwość wymierzenia kary grzywny. I dzisiaj w oparciu o kodeks karny to za wysłanie paru czy parunastu SMS-ów, w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy, można zapłacić nawet 720 tysięcy złotych kary. A więc poza tym pozbawieniem wolności bardzo duża materialna, dotkliwa odpowiedzialność. Dziękuję bardzo.